Cześć, witajcie, z tej strony Gabor, a to jest kolejny odcineczek z quizów. A dzisiaj troszkę nietypowy quiz, bo nie tak stricte o SCP, tylko troszkę dzisiaj inaczej, bo o Hubercie sobie robimy stream. Stream, quiz. Dotyczący właśnie Huberta Moszki, taki niezbyt długi, króciutki nawet można rzec, ale co ja będę przeciągać? Zapraszam oczywiście na grupkę do opisu i się z wami, chciałem powiedzieć, żegnam, ale zaczynamy ten quiz, dobra. Ile Hubert ma lat w 2016 roku miał? W 2017 miał 17, bo on z 2000 roku jest. No to miał 16 lat. No, łatwa matematyka, tak? W końcu. Dobra, jaką grę tworzy w 2017 roku? No to SCP oczywiście. To jest quiz sprzed 6 miesięcy, niestety. Najnowszy był sprzed 2 miesięcy, ale nie był jakkolwiek zdatny do zrobienia, bo był taki dosyć obvious. Dobra. No Hubercik programuje od trzeciej klasy podstawówki albo od piątej. Od trzeciej, no. On w ogóle strasznie wcześnie zaczął. Bardzo wcześnie. Może tak mi się wydaje przynajmniej, wiecie o co chodzi. Nie, Hubert, te gry nie są płatne. To nie będzie DLC pod mruganie pod spacją, kappa. W jakim języku programuję? No tym. To jest chyba jasne. Dobra. To jest jakich Hubert używa programów? Dobra, to teraz tak, na pewno Unity. Blendera też używał. Visual Studio też. Więc tak. Ale Gimpa, on nie używał tego. Adobe Photoshop? Dobra, no to jest... Czemu to są te same odpowiedzi? Czemu to były te same odpowiedzi XD? Dobra. Kiedy gra będzie podstępna? Podstępna. Dostępna na podstawie dnia 8.30. Teoretycznie będzie dostępna za 2 miesiące. No. Nie wiadomo. Tutaj w tej perspektywie 6 miesięcy do tyłu, no to było jakieś za 4 miesiące była dostępna. Czy Hubercik wtedy to mówił, to nie jest 100% pewne. Nie pamiętam tego. Dlatego dałem, że nie wiadomo i to jest prawda. Ile ma subów na swoim kanale na podstawie dnia 8.30? Teraz ma 40 koła. Czy kiedy SCP miało premierę, te suby podskoczyły w górę? Chyba tak, więc zakładając, że tak, to dajmy 34? Nie, źle było. 31, to strasznie mu te suby te przez te. No, dostał 9 koła przez pół roku, to jest good, good. I jest oczywiście bardzo dobrze, bardzo dobrze go znasz. Sądzę, że jesteś jego fanem. Jeżeli mógłbyś. A, że udostępni quiz, TPTD, no ja oczywiście 7 na 8, możecie się pochwalić w opisie, znaczy w komentarzach, w opisie będzie quiz, link do quizu, jeżeli chcecie sobie go przejść. No mój wynik to bardzo dobrze, 7 na 8, jestem jednej rzeczy ciekaw. Jakby Hubert sam Moszka sobie poradził z tym quizem, bo to jest naprawdę dosyć ciekawa rzecz, jak człowiek, o którym jest quiz, może sobie poradzić na ten quiz. W każdym bądź razie... Żeby nie przedłużać, nie przeciągać was tutaj, żegnam się z wami, zapraszam oczywiście do oceny filmu, jakieś tam straty, taty, grupkę oczywiście, zapraszam do następnego, pa pa.